A w dzisiejszym odcinku omówimy zużycie pompy Panasonic oraz jej produkcję energii cieplnej. Zużycie oczywiście energii elektrycznej, ile zużyła przez ostatni rok. Zapraszam do dalszego materiału. Dziś na blacie mamy pompę Panasonica Aquarea. Może tak będzie lepiej. 12 kW. Zobaczymy teraz. Mam nadzieję, że widać na wyświetlaczu. Troszkę światło zmienię. Albo wygaszę. Przeanalizujemy zużycie za ostatni pełen rok. Zobaczymy, ile prądu zjadła. I jak ile energii wyprodukowała. Myślę, że jest to odpowiedni moment. Mamy 30 maja, więc weźmiemy pełen rok do 30 maja zeszłego roku. I na czym nam zależy? To przede wszystkim na miesiącach zimowych, ponieważ produkcja ciepłej wody użytkowej za bardzo nie obciąża budżetu, tym bardziej, że w okresie letnim praktycznie kompensuje ją fotowoltaika. Wchodzimy w sprawdzanie systemu. Monitor poboru energii. Historia poboru. Pobór energii, produkcja. Najpierw pobór. I weźmy za jeden rok. Czyli rok wstecz. Mamy tutaj miesiąc maj obecnego roku, czyli całkowity pobór, tak jak nam wskazuje, sorry, że tak palcem, ale nie zabrałem sobie żadnego wskaźnika. Nasza pompa z Panasonica wskazuje nam, że w miesiącu maju zeżarła prawie 300 kW. No okej, nie jest to w sumie dużo, skompensowała to na pewno fotowoltaika, nie ma tu co ukrywać. Miesiąc wcześniej, czyli kwiecień, mamy jednak zużycie troszkę większe, na poziomie 718 kW. Tutaj zapewne bzykało już ogrzewanie, bo z tego co kojarzę dogrzewało, bo grzejniki były takie delikatne i mamy tutaj, że 608 kW zeżarło same ogrzewanie, a różnicę z tego, czyli niepełna 100 kW, zeżarła ciepła woda użytkowa. Miesiąc wcześniej, czyli marzec, mamy jeszcze większe zużycie. Mimo tego, że robiło się ciepło, jedziemy tak od tyłu, to mamy 1129 kW zużycia. To mówimy cały czas o zużyciu prądu, energii elektrycznej. Z tego zobaczmy, ile ogrzewanie zużyło 1003 kW. No fakt, no, były takie zimniejsze dni, kiedy pompa latała. Ale miesiąc wcześniej, luty, mimo że krótki, mamy drastyczny skok. 1707 kW zużytych na pompie. W tym samo ogrzewanie 1500, no prawie 1600. Fakt, luty był zimnym, mimo tego, że krótki. Ale był zimny, więc pompa sobie zjadła troszkę więcej. Lecimy cały czas bazowo na całkowitym poborze. W styczniu, styczeń był ciepły, mamy tylko 1590 kW zużycia. Wydaje mi się, że dobry wynik. Z tego 1458 zużyła na samo ogrzewanie. Różnica z tego to jest ciepła woda użytkowa. Grudzień. 2 MW. Bez paru kW. Uznajmy to za równą rozbieżność i policzmy 2 kW. Czyli wydaje mi się, to już jest takie dobre zużycie. Znaczy dobre, jak na ten dom. Tu jest ponad 250 m2. 250 m2. Same grzejniki
I w jednym salonie jest kawałek podłogówki. Podkreślam kawałek. I to jest, że tak powiem, jakieś 10-12 metrów kwadratowych podłogówki. I na tym się historia podłogówki w tym domu kończy. Więc według mnie bardzo dobry rezultat, jak na taki dom. Dom nie jest docieplony. Jedyne ocieplenie, jakie jest na domu, to jest 5 cm styropianu między ścianami. Czyli uznajmy, że tego nie ma. Zobaczmy listopad. W samym listopadzie zeszłego roku 2022 mamy 1114 kW całkowitego poboru, z czego ogrzewanie 1012 kW. No nie pamiętam, jaki był listopad, ale wydaje mi się, że w listopadzie zawsze piździ, więc było zimno. Ale natomiast w październiku było ciepło. Całkowite zużycie jest 367 kW. Z czego same ogrzewanie wzięło 282. No to wychodzi na to ciepły miesiąc. Wrzesień zeszłego roku 2022. 230 kW całkowitego poboru, z czego ogrzewanie już zaczęło wtedy grzać i pobrało 148 kW. Trudno mi to teraz zobaczyć, czy to jest, czy były dni takie, kiedy się odpalało, czy delikatnie dogrzewało. No niestety nie zrobiłem tego. Tak jak chciałem na samym początku, żeby każdy miesiąc, każdy dzień coś nagrać. Znowu jesteśmy na całkowitym poborze. I mamy wrzesień. We wrześniu mamy zużycie 230 kW, z czego ogrzewanie zjadło nam 148 kW. I sierpień zeszłego roku. 70 kW pobrania z energii elektrycznej, ogrzewanie 0, czyli wychodzi na to, że było ciepło, pompa nie musiała dogrzewać w domu. 70 kW pobranej energii elektrycznej do grzania ciepłej wody użytkowej to jest dla 4 osób, które tu mieszka. 4 dorosłych. Miesiąc wcześniej, lipiec, 71 kW, ogrzewanie 0. Czerwiec 77 kW, ogrzewanie 0. I maj zeszłego roku 162 kW i tutaj ogrzewanie 66 kW. Czyli w maju zeszłego roku były zimne dni i pompa sobie dogrzała dom. Sorry, że za tym bujanie. Zobaczmy teraz, jak wyglądała produkcja energii COP na wykresie rocznym. Na wykresie rocznym, patrząc od maja bieżącego roku, 4,7 mamy COP w maju, średnie wyliczone za wszystkie dni. W kwietniu 4,3, 3,6, czyli czym zimniej na dworze, tym COP nam spada, czyli ta efektywność jest niższa. No bo faktycznie jest niższa temperatura na zewnątrz, więc pobiera chłodniejsze powietrze do wymiany. W sumie do ogrzania wymiennika. W lutym mamy już tylko 3, w styczniu mamy 3,2, no to by się zbilansowało, że w styczniu było mniejsze zużycie prądu, czyli było cieplej na dworze. Grudzień mamy 2,9. 3,4 w listopadzie, październik 5,5. Bardzo fajny efekt. Powiem szczerze, nie wiedziałem, że tak wysoko chłodzi. 4,8 za wrzesień, 4,1 za sierpień, lipiec 4, czerwiec 4,1 i maj zeszłego roku 5,5. Bardzo fajny wynik, muszę się przyjrzeć, dlaczego tak się dzieje. Zobaczmy, co tu jeszcze mamy za opcje. Tu nie mamy. Zobaczmy, jak wyglądała produkcja energii za ostatni rok, czyli ile kilowatów zużył dom. Raczej ile pompa wyprodukowała kilowatów, żeby dom to mógł wchłonąć. Zobaczymy to na całkowitym. Nie będziemy tego na produkcję ciepła i chłodu nie mamy. Nie będziemy też rozszczepiać tego na ciepłą wodę użytkową, tylko lecimy w całości. 1417 kW
Potrzebował dom? W sumie nie. To jest bez sensu, bo to jest całkowita. I w tym mamy wodę użytkową. Co tu mamy? Produkcja ciepła. A, i to jest produkcja ciepła, to jest ciepło, które jest wyprodukowane i przekazane na ogrzanie domu. Czyli maj tego roku dom miał zapotrzebowanie na 1087 kW. No tak średniutko, nie? Natomiast kwiecień już był troszkę bardziej energochłonny, bo prawie 2800 kW energii cieplnej, przepraszam, wchłonął. Marzec mamy 3600 kW wchłoniętej. Luty 4800 kW. To jest za cały miesiąc. Czyli nie jest tak źle. 4752 za styczeń, ale zobaczmy grudzień, bo był takim mocniejszym. 5500 kW. No, to już jest dobry wynik. No i teraz mamy tendencję spadającą. Listopad 3500 ze względu na to, że było cieplej. Październik 1733 kW, bo znowu było cieplej według tej hierarchii. We wrześniu 821 kW, no bo jeszcze było cieplej, musiało się trafić parę dni zimnych, gdzie pompa doszła do wniosku, że uruchamia tryb ogrzewania. No i sierpień, lipiec i czerwiec mamy zero produkcji energii do ogrzewania. Natomiast w maju zeszłego roku było potrzebne 0,5 MW energii do ogrzania domu, do dogrzania domu. Zobaczmy teraz produkcja chłodu. Nie mamy nic. Produkcja mocno napisane. To jest ciepła woda użytkowa i zacznijmy od maja zeszłego roku. Czyli w maju, żeby się okąpać, umyć ręce, potrzebowaliśmy 370 kW, żeby zagrzać zasobnik. W czerwcu mamy podobnie 321. W lipcu mamy tylko 289. Nie pamiętam, żebym się na dworze kąpał, ale wychodzi na to, że tak było. Sierpień 291. Wrzesień 292. Bardzo podobnie. Październik 298 i listopad 300. Ciekawe, skąd taka rozbieżność? To jest na poziomie, no ale grudzień 309, prawie 400 kW. No tak, ale były święta, tu się coś myło, pod bieżącą wodą nie zawsze zmywara leciała. No więc faktycznie to zużycie może być większe. Styczeń, no myło się dalej po świętach, przygotowywało się coś tam. Żona ma urodziny w styczniu, no to tak faktycznie mogło być. Luty 352, no urodziny się kończą, zużycie wody spada. Ale ciekawi mnie, dlaczego w okresach zimowych takie duże zużycie? No faktycznie jest opcja, że piwnice też są wychłodzone i boiler po prostu traci energię, przez to jest potrzebna większa energia do dogrzania. Ale w maju tego roku 330 kW. No ciekawie, ciekawie. Zobaczymy, jak będzie w czerwcu. Sam sobie to zobaczę. Jak pokażę Wam teraz, jak tu jest zamontowana pompa ciepła. Ogólnie nastawy są następujące. Ciepła woda użytkowa 48 stopni. Ogrzewanie jest teraz wyłączone. Jest tryb ręczny ustawiony i przełączony tylko na wodę użytkową, czyli COW. Tutaj mamy skrzynkę rozdzielczą z zabezpieczeniami. Pompa prezentuje się następująco. Odpalę światełko, żeby doświetlić. Pokażę z dalsza, bo za bardzo nie widać. Jest w rogu zamontowana, nic konkretnego. Freony puszczone w następujący sposób. Wszędzie grzejniki dodam, nie wiem czy wspominałem. Tutaj flamko.
jako separator zanieczyszczeń, separator magnetyczny, bardzo często oczyszczony, średnio co 3 miesiące z kalendarza. I co mamy? Tu mamy naczynia przeponowe, zasobnik ciepłej wody użytkowej z grzałeczką. Grzałka odłączona, to jest taki tryb awaryjny, gdyby się coś z pompą stało, żeby można było się jednak w ciepłej wodzie okąpać. I tu gdzieś było dedykowane gniazdko. A, skleroza nie boli. Jakiś imbecyl go tak wysoko wsadził. To jest dedykowane gniazdko pod tą grzałkę. Grzałka ma swój oddzielny bezpiecznik. A co tutaj mamy? Tu mamy bufor ciepłej wody użytkowej. Nie pamiętam, to jest chyba 500. Nie, przepraszam, to jest 200. Przyjścia, odejście, pompa ciepła. No i pompa rozbiegowa, obiegowa, która napędza grzejniki. I to by było koniec. Pokażę Wam jeszcze, jak wygląda po ponad 2 latach użytkowania jednostka zewnętrzna na zewnątrz. W sumie wymaga wyczyszczenia, ale będzie to robione w tym roku przed sezonem grzewczym. Tak prezentuje się jednostka zewnętrzna po 2 latach użytkowania. Izolacja freonów jest dobrze zabezpieczona, więc poliuretan, który jest w środku jako izolator, nie wykruszy się, nie utlenia się. Jest tutaj wykofelkowane dla skroplin, czyli dla defrostów w zimie. Wymiennik, no, jest brudny. Nie ma co ukrywać. Trzeba dobry detergent. Wziąłem taki dedykowany, no, chcę w tym roku przetestować, żeby go wyczyścić. A tutaj jest tablica znamionowa od jednostki zewnętrznej. Czekamy tylko wyostrzy. Jest to jednostka trójfazowa. No, oprócz zabrudzeń nie widać jakiegoś tam mega zużycia. Fakt, że to jest dopiero 2 lata. Osadzona na krawężnikach. No ale radiator widać, że jest zabrudzony. Faktycznie, no, dużo światła, przepraszam. Dużo pyłów tutaj przechodzi, jednak to Śląsk. Więc następny film o tej pompie to już będzie jej mycie. Czyli nanoszenie detergentu i delikatne spłukiwanie karczerem, żeby nie pokrzywić radiatora. Widzę, że tu już się coś stało. Oblaszki są pokrzywione. Zobaczmy, czy to na całej tej. O, dokładnie na całej. Ciekawe. Samo się to nie zrobiło. Wentylatory ciche. Nie hałasują w zimie. Sąsiadom nie przeszkadzają. No to zapraszam do subskrypcji i do następnego filmu, który będzie już z czyszczenia tej jednostki, przygotowywanie jej do sezonu. Na razie, cześć, cześć.